Proszę Państwa, jest 7.14. Jeżeli jeszcze sobie wygodnie śpicie albo właśnie wstajecie, no to nie o Was będziemy rozmawiać. Bo teraz będziemy rozmawiać o tych, których, do których składa się wizytę o 6 rano. Wczoraj o 6 rano pan, był wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej, Tamborski, zobaczył smutnych panów z CBA. I pięciu innych ludzi również zobaczyło smutnych panów z CBA. Poszli do aresztu i do dziś trwają przesłuchania. Na ten temat sporą wiedzę posiada Piotr Nisztor, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kogo to aresztowano wczoraj? No właśnie, no zatrzymano, tak jak wspomniałeś, byłego wicemistra skarbu. Bardzo wpływową postać, szczególnie w tym drugim rządzie Platformy i PSL-u. Bo Paweł T, to człowiek, który nie tylko był Ach, najpierw wie, wiceministrem na skarbu, o, rozpędziłem się, już nie wolno. No ale pewnie każdy wie, o kogo chodzi, bo to jest postać bardzo znana, tym bardziej, że. A to jeszcze w rządzie Donalda T? Tak, to był to był jeszcze, jeszcze, jeszcze rząd Donalda T, później już pod koniec został prezesem giełdy papierów wartościowych, czyli tego serca polskiej finansjery tego miejsca, gdzie dochodzi do tych gigantycznych, wielomiliardowych transakcji, także on właśnie tym parkietem kierował. No i jak się okazało, e, no, wcześniej za te swoje e, działania, decyzje, jakie podejmował w Ministerstwie Skarbu, został przez Centralne biuro Antykorupcyjne zatrzymany. Postawiono mu zarzuty, ale nie tylko jemu. Tam jest taka bardzo ciekawa postać, która została zatrzymana, a której rolę pominięto, szczególnie rolę, w dobrej zmianie, bo jest tam Tomasz Z. Tomasz Z to urzędnik, był urzędnik Ministerstwa Skarbu Państwa właśnie zarządów platformie PSL-u, który. Potem zrobił bardzo ciekawą karierę, bo po odejściu z ministerstwa trafił do polskiego holdingu nieruchomości, czyli tego no, gigantycznego, można powiedzieć, takiego funduszu w cudzysłowie, zarządzającego gigantyczną ilością bardzo wartościowych nieruchomości w Polsce, które są szacowane na w których wartość to, to miliardy złotych, a potem został przygarnięty do PKBP. Hmm. I pytanie, czy on tam dalej pracuje, bo powiem szczerze, nie sprawdzałem tego, nie znalazłem go w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc nie wiem, czy w dalszym ciągu gdzieś w Pracuje tam, czy też został z tego banku, e, odszedł z tego banku. No to jest ciekawe, w ogóle ciekawe jest to, e, ile osób zaangażowanych w tą, jak widać, bardzo wątpliwą bo transakcję. Mówimy o prywatyzacji Ciechu. No właśnie, bo mm -hmm. mówimy o sprzedaży Ciechu, czyli giganta chemicznego, dawnej, cent... Dawną cent... dawnej centrali handlu zagranicznego. I zastanawiające w tej sprawie jest to, że gdy dochodziło do tej transakcji, to była połowa 2014 roku czerwiec 2014 roku roku to w tej transakcji brało udział bardzo dużo podmiotów, bardzo dużo osób, bo to była taka trochę nietypowa prywatyzacja, prywatyzacja poprzez sprzedaż akcji posiadanych przez spółki skarbu państwa. Czyli w tej transakcji de facto uczestniczył nie tylko resort skarbu, ale również te poszczególne spółki, które no jak zdecydował resort, zaczęły sprzedawać akcje spółce Jana Kulczyka tej zarejestrowanej w Luksemburgu i co za tym idzie również uczestniczyli w tym doradcy, czyli te firmy doradcze, z których dwóch Ludzi też zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. No ale tak jak powiedziałem, zasadnicze jest pytanie, ile osób, które w dalszym ciągu funkcjonuje w spółkach Skarbu Państwa, uczestniczyło w tej transakcji. Czyli z cichem może być tak jak z działaniami Komisji do Spraw Reprywatyzacji, że zrenacjonalizujemy ciech z rąk rodziny Kulczyków. No, cóż, to jest dobre pytanie, czy, czy faktycznie jest w ogóle możliwe, aby takie działania podjąć, bo według mnie może być to bardzo trudne ze względu na to, że spółka jest giełdowa, jest notowana, no, transparentna, więc tu trochę. Ciężko i trudno byłoby przeprowadzić taką e, renacjonalizację. renacjonalizację ewentualnie można byłoby pewnie odkupić mhm. e, od e, rodziny Kulczyka e, ciech chociaż podejrzewam że cena jaką e, skarb państwa musiałby zapłacić byłaby pewnie z dwa jeśli nie trzykrotnie wyższa niż ta za którą e, ciech został tak sprzedany to Kulczykowi bywa z tymi transakcjami no cóż, no jak widać, to drogo kupujemy. No inwestycja tak z, doskonała. Z polskimi nagraniami, które, które nie może kupić Ministerstwo Kultury, bo okazuje się, że Warner już wycenia 10 razy wyżej niż kupił. No niestety, no ktoś, kto podejmował wtedy decyzję, popełnił przynajmniej dwa bardzo duże, no, jak widać, katastrofalne dla Skarbu Państwa błędy. Pierwszy to była wycena. Wycena tej spółki była bardzo niska. No, wystarczyło, żeby po transakcji nowy właściciel uwolnił rezerwę, i okazało się, że zysk i wartość tej spółki no, jest gigantyczna. No, to, 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 to jedną decyzją doprowadzono do sytuacji, w której Ale wartość przedsiębiorstwa wzrosła. Uwagę na to, że rodzina Kulczyków nie ma dobrej pasy, bo minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro właśnie zapowiedział kontrolę opłat na słynnej e, Kulczyk Straight, czyli autostradzie, za którą pobiera opłaty rodzina Kulczyków i firmy od nich zależne. E, no i nos mi podpowiada, że faktycznie to śledztwo może być bardzo rozwojowe, bo e, jeśli spojrzymy e, na. To jak wyglądał proces decyzyjny w sprawie e, przyznania koncesji e, firmie związanej z Janem Kulczykiem na autostrady, to dojdziemy do wniosku, że jest to coś po prostu nieprawdopodobnego, że od samego początku Jan Kulczyk miał wielkie szczęście. Bo e, chyba z tego, co pamiętam, koncesja została przyznana w 1997 roku, czyli to był rząd AWS-UW. E, e, to był czas, kiedy. Pa, świętobliwego premiera Buska. Dokładnie, to był dokładnie ten, ten czas, ten czas, który no, budził i budzi w niektórych przypadkach wiele emocji, tym bardziej, że kwestia autostrad przyciągała się wiele lat, dopiero w tym 97 ta koncesja została przyznana. No i jak się okazało potem ta umowa została aneksowana, była kilkukrotnie aneksowana. No i właśnie te aneksy, myślę, że będą przedmiotem badania przez prokuraturę, bo, bo to były takie po prostu pójście na rękę. Znaczy, skarb państwa, a konkretnie kolejni decydenci zajmujący się infrastrukturą, szli na rękę spółce miliardera, podejmowali bardzo korzystne dla niego decyzje. Przepisy były wręcz no, takie, jak on chyba sobie wymarzył. No i dzisiaj mamy sytuację, w której autostrada zarządzana przez spółkę związaną z rodziną Kulczyków jest najdroższą autostradą w Polsce. Nie wiem czy w Europie, ale na pewno w Polsce biografii, czy nie może powiedzmy książki o Janie Kulczyku. Książka mnie trochę rozczarowała, szczerze powiem, bo spodziewałem się tam dowiedzieć czegoś o Kulczyku, a dostałem taką porcję oficjalnych informacji i trochę lukru i tego, jak on pięknie mieszka i jakie ma pięknie urządzone biura. No ale to ze złośliwościami stop. Chcę zapytać cię jako eksperta od Kulczyka, Ponieważ wiele osób przychodzi do naszego radia i mówi: Słuchajcie, kulczyk żyje. Co sądzisz o takiej teorii? No, myślę, że. Ciężko będzie teraz przekonać kogokolwiek, kto jest już przekonany do tego, że Jan Kulczyk żyje, że nie żyje, bo, bo to jest taka sytuacja, w której ktoś, kto jest tak potężny, ma takie wielkie wpływy, ma tak ogromne pieniądze, no przecież nie mógł tak zejść po prostu tak w szpitalu na jakiś tam zakrzep. Więc no, zawsze w takich sytuacjach ta legenda pozostaje. No przecież niektórzy cały czas sądzą, że Elvis Presley żyje, więc taka grupa yy, głęboko wierzących w to, że osoby, które dawno zmarły, gdzieś cały czas się ukrywają i nie chcą, aby opinia publiczna wiedziała o ich życiu, no się znajdą, więc, cóż, no ja nie będę ich przekonywał, ja mogę tylko powiedzieć, że ja jestem przekonany, że Jan Kulczyk zmarł, że mówi to autor opasłej książki o Janie Kulczyku. Tak no tak, Jan Kulczyk zmarł. Mało tego w tej książce, którą tak właśnie złośliwie podsumowałeś. Złośliwie skazekowałeś. E, i znalazły się, znalazł się de facto ostatni wywiad z Janem Kulczykiem. I oczywiście niektórzy się zastanawiają, no bo można było faktycznie z nim na przykład nie rozmawiać, albo nie wiadomo co robić. No, no mi się wydaje, że jeśli pisze się o kimś książkę, to oprócz zebranego materiału ważne jest również przeprowadzenie Ale rozmowy przed z bohaterami. pokazanie się tej książki kilku dziennikarzy, rozpowszechniało informację, że to będzie bomba, sensacja i w ogóle nie wiadomo co. Potem ci sami dziennikarze rozpowszechniali informację, że doszło do układu pomiędzy autorem czyli tobą, a Kulczykiem. Więc opowiedz nam, jakie były kulisy powstawania tej książki. No, kulisy powstawania tej książki chyba są doskonale znane, a ze względu na to, że grupa osób po prostu na nich nie zarobiła, dzisiaj gdzieś pluje sobie w brodę i dochodzi do wniosku, że no cóż, można było zarobić, a niestety pieniądze przeszły im koło nosa. No i to jest problem. No, ja jestem bardzo ciekawy, dlaczego dotychczas nikt nie napisał kolejnej biografii Jana Kulczyka, nikt nie napisał tej biografii... No, tej rzekomo sensacyjnej... Tak. tak, dlaczego nie napisał biografii, dlaczego nie napisał biografii innych osób, zresztą ja słyszałem, że ta grupa, która tak chodzi i krytykuje, miała napisać biografię Bronisława Komorowskiego i jakoś w dziwnych okolicznościach ta biografia, ten pomysł padł. Ciekawy jestem dlaczego. No więc jakby naprawdę, no, rolą dziennikarza jest praca, e, rzetelna praca i opisywanie tych historii, na które ma się dowody. No przecież jak ja bym w tej książce napisał rzeczy, które ja słyszałem, które ty słyszałeś, które wiele osób słyszało, to podejrzewam, że ja bym z sądów nie wyszedł. Więc naprawdę, ci wszyscy, którzy domagają się sensacji, niech pamiętają, że żyjemy w państwie prawa, i w momencie, w którym ja napisałbym nieprawdę, no musiałbym się liczyć z wielkimi konsekwencjami sądowymi. Więc to jest bardzo prosta sprawa. I bardzo jestem ciekawy, czy ci, ci wszyscy krytycy wezmą się do pracy, napiszą biografię kolejną Jana Kulczyka, być może biografię kogoś innego. Być może pokażą i zmierzą się z jakąś trudną tematyką, w której, która dotychczas w Polsce nie została poruszona. No jest bardzo dużo elementów, o których warto dzisiaj napisać. Pewna grupa krytykująca zmierzyła się z trudną problematyką i zaczęła wydawać periodyk pod nazwą Służby Specjalne. Ale tak jakoś to wyszło, że zastępca redaktora naczelnego tego periodyku, Służby Specjalne, został niedawno zatrzymany. Przez CBA i to zatrzymanie nazwano zatrzymaniem grupy przebierańców. No bo został... ci ludzie udawali funkcjonariuszy służb specjalnych. Tak, to prawda, został zatrzymany wicenaczelny tej, tego pisma. Człowiek, który uchodził za, doskona, do, do, za posiadającego doskonałe relacje w służbach specjalnych, za człowieka, który z tymi służbami współpracował. No tylko pomiędzy współpracą, a byciem pracownikiem służb jest zasadnicza różnica. Tak jak między kasjerem a w Biedronce a prezesem Biedronki. Więc jakby no to taka dość, naprawdę Duża, duża różnica, w momencie, w którym ten człowiek posługiwał się no, kolokwialnie blachą CBA, czyli taką okładką z legitymacji, na której znajduje się właśnie logo centralnego biura antykorupcyjnego, mówił, że jest w funkcjonariuszem, czyli pracownikiem etatowym tej służby, no to jest po prostu nieprawda. No to tu to, to, to nie ma co owijać sprawy w bawełnę. To, że jeśli, jeśli ktoś jest współpracownikiem, a ktoś jest pracownikiem, no to, to są dwie różne i oddzielne rzeczy. No a ten pan, jak widać, według prokuratury dopuścił się niecnych czynów. Obecnie przebywa w areszcie. No, ciekawy jestem, dlaczego inny członek Kolegium Redakcyjnego Służb Specjalnych przebywa obecnie w Bułgarii. I bardzo mnie ciekawi co tam robi. No jest tam jeden taki biznesmen nazwijmy go, człowiek, który stoi za spółką, która wydaje to pismo, bo to pismo jest wydawane przez spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i ten pan, który stoi za tą spółką, obecnie przebywa w Bułgarii. Ja jestem bardzo ciekawy czy z powodu interesów jakie prowadzi, czy z powodu obaw, że być może coś w Polsce może na jego korzyść, na jego niekorzyść się zdarzyć. No jestem bardzo ciekawy, no bo to jednak Bułgaria to nie jest kraj w którym warto długo przebywać chyba że łączą go z tym krajem jakieś bliskie relacje o których nie mam wiedzy. Zafrasowałeś się. Zafrasowałem się bo nie wiem co, jak to spointować, ale nie, nie będę pointował, powiem naszą rozmowę będziemy kontynuować dalej i w dalszej części poruszymy coś o czym dziennikarze w ogóle nie mówią, czyli przetarg który odbywa się w Totalizatorze Sportowym, ale to za moment, a teraz dla wszystkich, którzy zostali zatrzymani, piosenka Katarzyny Groniec – Będę z Tobą. Totalizator Sportowy, mało się mówi o tej firmie, a to firma istotna, bo właściwie przejęła monopol na przykład na jednolakich bandytów, no. czyli automaty do gry. Totalizator to strategiczna wręcz bym powiedział firma, bo przecież e, tak można kolokwialnie powiedzieć, że to jest tak zwany samograj, to każdy prezes, który przychodzi na stanowisko, każdy, każdy człowiek, który zasiada na stanowisku prezesa totalizatora, jeśli nic nie zepsuje, to ta spółka chodzi doskonale, bo tu trzeba po prostu nie psuć. E, spółka ma monopol e, de facto na hazard w Polsce. E, spółka przynosi ogromne zyski, zyski, które trafiają e, no między innymi do są przekazywane na różnego rodzaju inicjatywy sportowe, rozwój sportu, rozwój kultury, także to jest bardzo istotna spółka, jeśli chodzi o taką rolę motywatora, katalizatora do rozwoju kulturalnego i rozwoju sportowego. Ale faktycznie, ostatnio po zmianie ustawy, spółka Totalizator objęła monopolem również to, co dotychczas było domeną no, ludzi kojarzących się raczej z, z, na cmentarzu. Z, z, z kulturystami na siłowni, czyli tak zwanymi bezkarkowcami, czyli przejęła po prostu rynek jednorękich bandytów. Rynek, który dotychczas był zdelegalizowany, czyli po aferze słynnej, aferze hazardowej w 2009 roku, pod koniec 2009, 2009 roku, ujawnionej na łamach Rzeczpospolitej przez czarka Gmyza, no rząd Donalda Tusk'a zdecydował się całkowicie zdelegalizować tą branżę, zamiast ją uzdrowić, no to łatwiej było, jak widać, po prostu zakończyć jej żywot. No i Ale to... jedna firma i tak działała. Najpierw. No właśnie. I, to, I co się okazało? Okazało się, że ta delegalizacja rynku spowodowała boom, rozwój tej szarej strefy, czyli ci, którzy prowadzili biznes związany z automatami, czyli z tymi jednorękimi bandytami, w dalszym ciągu funkcjonowali, tylko tym razem zeszli do podziemia, nie odprowadzali żadnych podatków, czyli zostawało im jeszcze w kieszeni dużo więcej niż wcześniej. I tu y, takim głównym macherem czy królem jednoręki bandytów został y, pewien biznesmen z ostrudy z takiego na z takiego niewielkiego miasta na Mazurach y, Sławomir Jot. Nazwijmy go Sławomir Jot, bo zasiada na ławie oskarżonych, jest y, oskarżony o szereg zarzutów od, y, y, zorganizowa od kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przez pranie brudnych pieniędzy oszustwa podatkowe i długo można byłoby jeszcze wymieniać. się szpitalem chyba się zajmował. Zajmował się szpitalem, to prawda, ale na ławie oskarżony się jest też jego syn, hmm. który z kolei jest oskarżony o, o to, że jednego z kontrahentów, tak to nazwijmy w cudzysłowie tego pana, tego kontrahenta właśnie wywiózł do lasu i miał go tam e, pobić. To jak z filmów, takich tanich dosyć. No takich, można powiedzieć, początek lat 90. Tak. i raczej niezbyt wysokobudżetowa produkcja. To prawda. No i, i co? I tacy bogaci ludzie zasiadają na ławie oskarżonych? No i okazało się, lepsze. ale tu jest bardzo ciekawy wątek, bo ta sprawa e, tego króla jednoręki bandytów, e, która rozpoczęła się aktem oskarżenia skierowanym do sądu okręgowego w Elblągu w 2009 roku, na początku 2009 roku, to się do dzisiaj. Jest to chyba najdłużej toczona, tocząca się sprawa w sądzie. Sprawa, która, wy, która tak długo się toczy, z tego względu, że trzy razy się sędziowie zmieniali trzy albo cztery razy a główny oskarżony, czyli Sławomir Jot, w pewnym momencie przedstawił zwolnienie lekarskie. Wystawione przez jednego z onkologów francuskich, z którego wynikało, że jest na skraju śmierci, że ma ciężkiego raka, nieuleczalnego, że zostały mu dni, jeśli nie godziny, i po prostu jest obłożnie chory i nie może w sądzie się stawiać. No, problem polega tylko w tym, że w tym samym czasie prowadził doskonale prosperujące interesy i jeszcze kilka innych rzeczy, które są obecnie przedmiotem, Jednego ze śledztw, w którym pojawia się jego nazwisko, jako osoby, która miała podjąć pewne działania budzące wątpliwości prokuratorów. Także myślę, że no, sprawa jest bardzo rozwojowa i Sławomir J, który miał tak wielki parasol ochronny, bo to trzeba jasno powiedzieć, zarządów Platformy i PSL-u. Ja sam pisałem o nim artykuł, z którego wynikało, że powiązane z nim firmy, powiązani z nim ludzie, zarobili w sumie przynajmniej 14 miliardów złotych. To są miliardy, 14 miliardów złotych, to jest tak ogromna suma, która pewnie, gdybyśmy chcieli ją nawet gdzieś zmieścić, to trudno byłoby ją zmieścić w banknotach 100 złotowych w ciężarówce, w takim tirze bo pewnie by jeszcze zabrakło miejsca. Także to są tak ogromne pieniądze, że Sławomir J pozostawał bardzo wpływową postacią o szerokich relacjach na najwyższych szczeblach władzy, i wszystko wskazuje na to, że jego Eldorado skończyło się z momentem, gdy prawo i sprawiedliwość objęło władzę, bo zaczęło się temu panu mocno przyglądać. I przetarg, który w niedługim czasie zostanie rozpisany w tutaj Zatorze Sportowym na operowanie tym systemem jednorękich bandytów. Znaczy dokładnie chyba tam ten przetarg ma y, dotyczyć zakupu maszyn, czyli tak. tych urządzeń y, i systemu, który ma nimi zarządzać, więc to będzie przetarg, który który podmiot, który wygra ten przetarg, będzie zarabiał miliardy. To będzie gigantyczny zysk, no dlatego ciekawe w tym wszystkim jest to, że jakaś jakoś cisza na rynku Właśnie, nikt o tym nie pisze. Nawet w tej sprawie w się pojawiła. No chyba wszyscy wyczekują, co się stanie, bo od dłuższego czasu mówiło się o tym, że ten monopol totalizatora będzie wiązał się z tym, że maszyny i system dostarczą spółki państwowe, czyli wytwórnia papierów wartościowych, I Polska, Polska Grupa, Grupa Zbrojeniowa i Exatel. I to miało być konsorcjum, które we współpracy z totalizatorem miało zrealizować tą ustawę hazardową uchwaloną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No jak widać, chyba coś nie poszło tak jak trzeba. No chociaż zobaczymy być, może to konsorcjum wygra ten przetarg. Więc Wtedy ta sytuacja się zmieni. I jeszcze kilka słów o Orlenie. Zakup 30% akcji Unii Petrolu, 4 miliardy 300 milionów właściwie z, z funduszy operacyjnych Orlenu i zmiana prezesa Wojciecha Jasińskiego Zastąpił Daniel Obajtek. I już krążą po Warszawie wieści, że na Daniela Obajtka, czyli nowego prezesa Orlenu, szykuje się potężna nawała medialna. Trochę plotek. No, możemy trochę poplotkować, w sumie niewiele osób może słyszeć to, chyba że włączy odbiorniki, ale mówiąc zupełnie poważnie, to faktycznie jest taka informacja, no wręcz granicząca z pewnością, że grupa ludzi, która od wielu lat czerpała ogromne zyski, krociowe zyski ze współpracy z Orlenem, no dzisiaj będzie tą współpracę kończyć. Kończyć dlatego, że nowy prezes chce oczyścić e, koncern z układów, oczyścić go z tych e, niejasnych, wątpliwych umów doradczych, marketingowych, e, e, a przede wszystkim wyciąć pośredników, bo przy wielu e, umowach, które można byłoby realizować wprost, e, są e, włączeni pośrednicy, pośrednicy, którzy zarabiają e, praktycznie na, e, na niczym. No, zarabiają ogromne pieniądze tylko na tym, że bardzo intratną umowę podpisali. E, także tutaj e, tego typu e, cięcia, tego typu redukcja kosztów, jak to można ładnie określić językiem ekonomicznym ma, na, ekonomicznym, ma nastąpić. A co za tym idzie, bardzo duża grupa ludzi żyjących na wysokim poziomie, zarabiających ogromne pieniądze, no, będzie musiała znaleźć sobie nowe zajęcie. A to boli. Zresztą e, ja osobiście uważam, że Wojciech Jasiński padł ofiarą e, swojego zastępcy, Mirosława Kochalskiego, który praktycznie jednoosobowo rządził tym koncernem. No dla mnie to jest sytuacja nieprawdopodobna. Człowiek, który um, zarządów Platformy i PSL-u radził sobie doskonale. Był przecież pracownikiem jednej z agent Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego szefem najpierw był Jacek Cichocki, który zresztą zeznawał niedawno przed Komisją Ambergold, a potem zastąpił go Bartłomiej Sienkiewicz, e, no znana który zresztą. Który kontrakt. Zresztą, który jak się oddania. okazało, którego firma, jak opisałem wczoraj na łamach Gazety Polskiej, codziennie Założona przez niego firma od 2003 roku współpracowała z Orlenem, zarabiała przynajmniej pół miliona z. No, 600 tysięcy, przynajmniej 600 tysięcy złotych rocznie od 2003 roku, no to są ogromne pieniądze. I jak widać, te pieniądze trafiały do ludzi związanych albo do Bartłomieja Sienkiewicza, albo później, kiedy sprzedał udziały w spółce do jego znajomych. No, także ten Mirosław Kochalski, człowiek, który gdzieś udało mu się w tej dobrej zmianie odnaleźć, trafił na stanowisko wiceprezesa Orlenu. No i de facto to on odpowiadał za transakcję, o której wspomniałeś, czyli zakup 30% akcji Unii Petrolu, czyli tej czeskiej rafinerii, w której i tak przecież Orlen posiadał pakiet kontrolny. Zresztą, co ciekawe, jutro wychodzi nowy tygodnik Gazeta Polska. Ja w tym tygodniku opisuję kulisy prywatyzacji, czyli zakupu przez PK Orlen rafinerii czeskiej, czyli Unii Petrolu. I to jest bardzo ciekawa prawa, bo prokuratura w Polsce prowadziła śledztwo, które byłoby bardzo ciekawe. W tle jest obecny premier. Czech, no właśnie, ambil, znaczy, babisz, prokuratura w Polsce podejrze, podejrzewała, że obecny czeski premier skorumpował y, ówczesny zarząd Orlenu na czele ze zbigniewem Wróblem, czyli zaufany człowiekiem Aleksandra Kwaśniewskiego. No sytuacja nieprawdopodobna, bo teraz mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której y, 30% y, akcji Unii Petrolu Orlen chciał kupić w momencie, kiedy ów. Człowiek jest już szefem rządu. No także tutaj te relacje są bardzo dziwne, jeśli dodamy do tego Andrzeja Modrzejewskiego, który e, e, dzięki Mirosławowi Kochalskiemu został prezesem Unii Petrolu. E, Andrzej Modrzejewski, którego Tym, teczka. Trzymam. Ten zatrzymany przez Ułop jeszcze w 2002 roku, na początku 2002 roku. To była komisja śledcza parlamentarna. I dziwne, że jego teżka nie wypłynęła, a w teczce możemy się dowiedzieć, że Andrzej Modrzejewski był skazany prawomocnym za, za korupcję. No, jak się okazało na studiach nie tylko studiował i uczył się, ale również chciał w sposób niecny dorobić. Został za to skazany przez sąd, I trafił po cichu na 18 miesięcy. Ale dobre zmiany. Trafi na 18 miesięcy do więzienia i później, wiele lat później, okazało się, że nie tylko prezesura Orlenu i to zatrzymanie mu nie zaszkodziło, ale w dobrej zmianie odnalazł się doskonale i tak jak powiedziałem, dzięki Mirosławowi Kochalskiemu, no, mnie zastanawia, skąd Mirosław Kochalski się wziął w Orlenie? Może ty znasz odpowiedź na to pytanie? Niestety zostawimy bez odpowiedzi tą kwestię, nasi słuchacze muszą się Przynajmniej póki co sami tego domyślać. No cóż, uroczy poranek z Piotrem Nisztorem, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Mieli Państwo okazję wysłuchać kilku najnowszych historii, niekoniecznie politycznych, chociaż determinujących nasze życie polityczne, a politykom możemy tylko zadydykować kolejną piosenkę, tym razem Maciej zębaty, nędzna miłość.